Cześć, siemanko! W kolejnym odcinku. Jest to odcinek Q&A. Wiem, zapowiadałem, że będzie z moją dziewczyną, ale się rozchorowała. Miał być też mój kolega, Erwok, ale też nie przyszedł, ponieważ ma na to wyjebane. Przebiliście już liczbę 100 subskrypcji wczoraj, chyba, albo dzisiaj rano. Dokładnie nie pamiętam, już jest, wiem, że było chyba 103. Wielkie dzięki, naprawdę nie spodziewałem się tego, ale przez ten styczeń naprawdę wielkie brawa dla was, naprawdę super, dzięki. Więc zaczynajmy już do Q&A, przechodźmy i do pytań. Konrad XDD zadał pytanie, ile lat jesteś w organizacji? Pewnie chodzi ci o organizację strzelec społeczno-wychowawczą, tak? Należy do niej od września, krótko, czyli to jest to wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, tak? No, 5 miesięcy, tak. A jeśli chodzi o Armię Cienia, jest to jakieś miesiąc. Czy można się z tą spotkać w realu i pogadać? W realu, w sklepie, no. Jak mnie znajdziesz w sklepie, w realu, to pogadamy. Nie, ale tak na serio, możesz mnie spotkać, jeśli... Bo w połowie lutego mam zamiar pojechać do... w Góry Świętokrzyskie. Więc... Nie wiem, jeśli mieszkasz gdzieś tam w okolicach, to możesz się spotkać. Ja mieszkam właśnie w centralnej Polsce, więc nie wiem, czy masz daleko do mnie. Następne pytanie. Zadał pytanie. Czy obecność żołnierzy NATO w Polsce może być prowokacyjną? W sensie chodzi mi o to. Prowokować atak Rosji? Według mnie. A jak inaczej wytłumaczymy to, że NATO jest w Polsce? No, ja nie wiem. Według mnie właśnie to oni teraz prowokują to, żeby Rosja po prostu zaatakowała. I to jest największy ten powód, żeby tu Amerykanie byli. Następne pytanie. Czy uważasz, że bez sojuszników NATO mamy jakieś szanse walce bezpośredniej wejść pod uwagę możliwości naszej armii oraz potencjał atomowy? Biorąc potencjał naszej armii, czyli stare rakiety, dobrze, że nie mamy jeszcze tych, no, jak te ruskie takie wyrzutnie rakiet miały, grad, nie? No już nieważne. Biorąc pod to, że nasza armia jest tak źle uzbrojona, liczymy po prostu na innych, nie na siebie. W walce bezpośredniej nie mamy szans, ale w walce partyzanckiej Polacy byli zawsze zajebiści, więc w walce partyzanckiej i na podchody wygramy to. Znaczy, mam taką nadzieję. Następne pytanie zadał... wiadomo, tutaj wszystko na kartce. Dragon Polska. Zna się na taktyce czarnej, zielonej, czerwonej? Info. Jezu, ja nie pamiętam tych nazw, która była do której, ale wiem, że każda taktyka miała opis. Na przykład walka w mieście miała tam swój opis, walka w lesie miała swój opis, walka na morzu, walka w na otwartym polu chyba, no i coś tam jeszcze, walka w pomieszczeniu chyba miała każdą tam swoją taktykę opisaną. I na przykład jak miałeś tą taktykę, tam chyba zieloną, bo wiem, że tylko zielona jest, na razie mam tylko ćwiczoną na strzelecku zieloną taktykę, jest to taktyka, która używamy na przykład, nie wiem, do walki w lasach daleko ten takich zabudowań. Dobra. Następne pytanie, Mr. RX Erbo. Ty Cwelu, i mnie nie zaprosiłeś, nie zaprosiłem cię, bo myślałem, że dziewczyna moja przyjedzie i z nią nagram Q&A. Następne Q&A będzie za 50 subskrypcji, czyli 150, 200, 250 i tak dalej. Następne pytanie zadał Romek.pl. W jakim regionie Polski mieszkasz? Mieszkasz na wsi czy w mieście? Mieszkam na wsi. 12 km od Piotrkowa i 12 km od Bełchatowa, jest to województwo łódzkie. Następne pytanie. Piorun XD. Niedawny młody youtuber. Kuba Mucha. Kiedy się spotkamy i nagramy coś? Kiedy się spotkamy? No, wpadaj kurwa teraz nawet. Jezu, człowieku, ile masz do mnie? 5 km? Już dupę kurwa i przyjeżdżaj. I nagramy coś. Nagrywałem z nim ten drugi odcinek. Drift rowerem. Dobra. Następne pytanie zadał Geometry Dasz Włodek. 50 tysięcy.
Kiedy zacząłeś karierę na YouTubie? Karierę na YouTubie zacząłem 22 stycznia 2016 roku, tak. Już minął rok, jak jestem z wami. A więc teraz przechodzimy do ostatniego pytania, które zadał Gamuś, kiedyś się nazywał Flipsiowaty. Kiedy Minecraft? Ja pierdolę, ja nie nagram nigdy na Minecrafta. Nigdy, bo go nie lubię. Albo kiedyś tam nagram, ale to może jeden odcinek, ale to tak dla wyluzowania się. Naprawdę, nienawidzę Minecrafta, nawet kurwa oglądać go nienawidzę. Kiedyś miałem u kolegi, myślałem, że komputer był wyjadę przez okno. Dobra, cześć, trzymajcie się, oto było drugie Q&A. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Piątka.